Tak, tu chyba będzie granica. Nie mogę teraz zorientować się, z którego końca i gdzie tu ta brama była. Wszystko poruinowane przeszło. Tak, w ogóle zmienione jest. O, ten budynek to jest nowy teraz, tutaj pobudowany. Tu tego budynku nie było. Tużmy się chodzili kąpać tędy tego morza. Plaża była tutaj za tym drutem zaraz. W ogóle wszystko zmienione. Tak. O, teraz zupełnie zmienione. Plaża, tu się kąpali, tu maszerowali, spacerowali nocami. Kapral Stanisław Salwirak, urodzony 5 listopada 1915 roku. Od marca 1939 roku pełnił służbę czynną na Westerplatte. Tu, w wartowni numer 4, zajmował stanowisko celowniczego CKM. Dziś w randze porucznika odznaczony krzyżem Virtuti Militari, krzyżem kawalerskim, medalem za wojnę obronną, medalem za zwycięstwo i wolność, odznaką Grunwaldu, odwiedza każdego roku tak bolesne i drogie mu miejsce. Pierwszego września 1939 roku. W dzienniku bojowym załogi Westerplatte zapisano. Godzina 4.45. Dwa strzały z pancernika Schleswig-Holstein. Równoczesne wysadzenie bramy kolejowej z przylegającym murem. Niemcy usiłują wziąć Westerplatte zaskoczeniem. Alarm w koszarach. Pancernik otwiera silny ogień ze swych 28. O godzinie 7.00 polskie radio ogłasza napad na Polskę w różnych językach świata. 1 września, gdy wracałem z jednego z posterunków, usłyszałem dwa strzały z pistoletu. Gdy wszedłem na wartownię numer 4, mur poszedł w powietrze. Przekonałem się, że już wojna, że wybuchła wojna. Później momentalnie skoczyłem na swoje stanowisko. Każdy z nas miał stanowiska wyznaczone. Gdy spojrzałem przez okienko, zobaczyłem koło 20 Niemców. Gdy puściłem serię, zniknęli. Później przeskakiwali pojedynczo. Na wszystkich odcinkach było słychać świsty kul z karabinów maszynowych. Wszystkie wartownie ruszyły i Niemcy nacierali. Przed wojną założyliśmy kolczate druty. Oni się poplątali w tych drutach i w pierwszym natarciu dużo ich zginęło. I tak może trwało przez 2 godziny te świsty kul i broniliśmy się wszyscy. Niemcy się cofnęli, nie zdobyli nas, bo oni myśleli nas zaraz w pierwszym dniu zdobyć, ale im się nie udało. Krążownik strzelał bez przerwy, ale dużo pocisków przechodziło w morze. I tak co 2 godziny było natarcie. Co spoczęli z powrotem nazad, ale już byli ostrożniejsi. Nie szli tak jak w pierwszym odcinku. 2 września zanotowano. Od rana silny ogień nękający cały teren Westerplatte. O 17.35 bombardowanie lotnicze przez nurkowce typu Stukas przy użyciu bomb 250-kilogramowych oraz bomb zapalających, które padają na polany przed koszarami. Skutki. Kompletne trafienie i zlikwidowanie wartowni numer 5. W drugim dniu walki tak samo, bez przerwy, rano już były natarcia. Później, gdzieś o godzinie 11,
nadleciały samoloty. Myśmy myśleli, że to alianci, a tu okazało się, że Niemcy bombardowali. Dwie bomby padło w piątkę. Zginęła prawie cała. Tam kilku się wyratowało. Koło wartowni numer 4 padły dwie bomby. Drzwi były wyrwane i na rogu stała brzuszka taka gruba, była przewrócona. Ale wartownia została cała. Nikt nie zginął. Po tej piątce, gdy była zbombardowana, wszyscy się bardzo źle czuli, żołnierze. Każdy zmordowany. Wody nie było. W morzu woda słona, ale nawet nie można było dojść do tego morza, bo jak? Bez przerwy strzały, wszędzie było wystawione CKM-y niemieckie i nie mieliśmy wcale wyjścia, ale z powrotem odparliśmy natarcie. 3 września. Słychać bicie dzwonów kościelnych w Nowym Porcie i w Gdańsku. Dochodzą odgłosy manifestacji tłumów witających wkraczające oddziały Wehrmachtu z Rzeszy do Gdańska. Bardzo silny ogień artyleryjski na koszary i wartownie numer 1 i 2. 25 sierpnia krążownik wszedł do kanału. Gdy już wojna wybuchła, to on strzelał na wszystkie strony. W wartownie trafiał, ale dużo pocisków przechodziło przez wierzch i szło w morze, bo on chodził za blisko. Jak strzelał, to musiał chodzić, płynąć, bo prawdopodobnie gdyby stał, to mógłby się przechylić. Po wojnie zdarzał się taki wypadek, że kolega ten mój z Kwira, który w Niemczech się ożenił z Niemką i w sąsiednim domu mieszkał żołnierz z tego pancernika też. I razem żyją, jeden drugiemu dzieci przypilnuje, jak idą do pracy i kolegują z sobą po prostu. 4 września. Silny ogień artyleryjski z pancernika Schleswig-Holstein oraz z baterii lądowych z kierunku Wisło-Ujścia i Brzeźnia. Liczne wypadki powtórnego ranienia. Wyżywienie tylko w nocy. Zimne konserwy, smalec i woda. Wszystko w ograniczonej ilości. W czwartym dniu walki były bardzo ostrzeliwane. Przeważnie obciążone były wartownia pierwsza, druga i trzecia, które nie były zniszczone przez bombardowanie. Zniszczone były przez pancernika. Podziemia się utrzymała, dlatego że były betony szerokości 1,80 m i to już ten pancernik nie brał tego. Niemcy z samolotów puszczali ulotki, nawoływali nas, żebyśmy się poddali. A myśmy w ogóle nie słuchali, dalej się broniliśmy. Tak, że oni myśleli, że w pierwszym dniu zaraz wszystko się zawali. Jednak tak się nie stało. 5 września. Silny ogień dwóch kontrtorpedowców od Zatoki Gdańskiej. Łączność. Po zniszczeniu podziemnych kabli telefonicznych trzeba noc w noc na nowo naprawiać połączenia telefoniczne. W dzień o naprawie łączności mowy być nie może ze względu na ostrzał niemiecki. Pogorszenie się stanu zdrowia rannych. Silny ogień z ciężkich moździerzy skierowany na koszary. Koszary były tak samo zbombardowane i później z krążownika bez przerwy strzelali. Zbite. Szpital znalazł się w suterynie. Gdy wracałem z wartowni numer 2, wstąpiłem do koszar dowiedzieć się, co tu słychać. Widziałem, jak pająka porucznika kapitan słaby operował. Normalnie rany owijał koszulą. Leżał tak jak nieżywy, bledziutki jak ściana. Kapral Goryl wysłał nas z kapralem Reinerem. Szliśmy po łączność do jedynki, bo telefony były pozrywane. Musieliśmy z wartowni do wartowni biegać i dowiedzieć się, co tam słychać.
jak myśli we dwóch razem, to koło nas taki pocisk jak ten przeleciał i nas zwalił do kanału, co bomba wyrwała, jak było bombardowanie. Wpadliśmy i już my nie mogli do łączności zdobyć, musieliśmy się wrócić. 6 września w dzienniku bojowym zapisano. Próba podpalenia lasu Westerplatte przez podsunięcie drezyną cysterny z ropą od strony stacji kolejowej z zamiarem wypalenia lasu i zniszczenia wartowni numer 1 i 4. Próbę udaremnia ogień CKM-u z wartowni numer 1. Ropa pali się w cysternie. Westerplatte miało 2 działka przeciwpancerne. Przy jednym działku, które stało tutaj koło tych torów, pełnił służbę łopatnik plutonowy. Gdy Niemcy puścili trezynę, chcieli nas palić, plutonowy strzelił 2 strzały i trafił w tą trezynę. Trezyna się zapaliła, straszny ogień powstał. Myśleli, że się całe Westerplatte pali, jednak to było odwrotnie. Niemcy zginęli, a nie Polacy. 7 września. Silne natarcie niemieckie. Ponowna nieudana próba podpalenia lasu. Natarcie niemieckie załamuje się w ogniu broniących się ostatkiem sił i woli obrońców. O godzinie 10:15 zapisano. Przerwanie walki z uwagi na ogólne położenie na frontach kraju. Wyczerpanie załogi i brak wszelkiej możliwości niesienia pomocy rannym. Na Westerplatte walczyło nas 207 z oficerami. Zginęło 15, którzy tutaj są pochowani. Major Sucharski zmarł w 1946 roku we Włoszech. I jego prochy też tutaj ściągnięto i też go tutaj pochowano. Gdy przyszedł 7 dzień, już nie mieliśmy żadnego ratunku. Piątka zniszczona, koszary zniszczone, wartownie, dachy pozrywane. Już ratunku nie było, jedzenia brakuje, wody w ogóle nie było. Musieliśmy się poddawać, więc major Sucharski dał rozkaz do poddania się, pościągał wszystkie ze wszystkich z wartowni ludzi i ustawił nas w dwuszeregu i tłumaczył nam. Nas, mówi, zniszczą oficerów, ale wy się jeszcze Polsce sprzedacie. Innego wyjścia nie mamy, musimy się poddać. Wysłał jednego z koszulę, wywiesił na drążek i wystawił Niemcom, że się poddajemy. Gdyśmy wychodzili do poddania się, minutę ciszy za poległych i później poszliśmy czwórkami do kanału. Gdyśmy wyszli nad kanał, ustawili nas w dwuszeregu, oficerowie na przodzie. Po drugiej stronie było 5 CKM-ów niemieckich. Oficerowie rozmawiali pomiędzy sobą. Później powiedział, jak już wypowiedzieli wszystko, później komandor niemiecki odwrócił się do swoich żołnierzy i mówi: przypatrzcie się, jak ta garstka Polaków walczyła. Jakbyśmy tak walczyli, na pewno byśmy wojnę wygrali. Po chwili zabrał majora Sucharskiego, Dąbrowskiego, kapitana Słabego, i poszli w kierunku naszych koszar kobietych. Upłynęło może z pół godziny.
gdy wróci, a myśmy trzymali ręce do góry. Gdy wrócili z powrotem, major Sucharski szedł w pasie i z szablą. I to wszystko.